Sypą. Miejsce kultowe dla tych wielbicieli Sacy Hall. Poniekąd tak, ponieważ jesteśmy w Muzeum Warszawskiej Pragi. A Praga to, jak wiadomo, polska motoryzacja żerań. Niestety czasy minione już prawie. I staramy się tutaj skultywować i wspierać różne praskie tradycje, między innymi motoryzacyjne. Stąd też organizujemy różnego typu wystawy. To też wspaniały pomysł, żeby połączyć takie miejsce jak Sefon, miejsce kulinarne, z pasją do motoryzacji. Dokładnie, bo sama nazwa Niebieski Syfon też nawiązuje do nieodległego tutaj bazaru żydzkiego, na którym kiedyś taki Niebieski Syfon stał. I wspieramy te różne tradycje i no, łączymy różne wątki tutaj, współdziałając rzeczywiście z muzeum. Różne koncepcje. Mamy też wspaniałą dziedzinę, za którą możemy te samochody wyeksponować, tak, robić wystawy, pokazy, spoty, czy taką cykliczną akcję Char PRL. Zresztą muzeum też może się pochwalić, że ma taką bardzo wypasioną, dobrze zachowaną Warszawę i Syrenę, którą od czasu do czasu... Tą Syrenkę. Tak, przepiękna i też ją dzisiaj można sobie zobaczyć. Ty, Maciek, bardziej Syrenka czy Warszawa? Warszawa. Dlaczego? O cztery słowa. Ale u mnie w rodzinie były syrenki jakoś. Mam większy sentyment do skarpety. Do skarpety? Dwusłowej? Śmierdziela? No ale mimo wszystko więcej jeździłem skarpetą. W rodzinie była tylko jedna Warszawa Garbatka mojego wujka. Czyli Pabieda? No bardziej Pabieda, tak. Miała swój urok, ale syrena bliżej serca. Dzień dobry, witam pana. No witam, witam. Pan piwo, patrzyłem na syrenkę. Tak jest. Jest tak. To syrenka, która była... Proszę pana, sprzedana w Warszawie przez motozbyt w pierwszym dniu sprzedaży dla indywidualnych klientów. Jest, proszę pana, taki artykuł pisany w motorze przez mojego kuzyna, który w ciągu roku tą syreną przejechał 130 tysięcy kawał drogi po Europie i opisuje swoje wrażenia właśnie. To jest Syrena Sport, jest to jedna z trzech replik. Samochód jest jeżdżący, jest sprawny technicznie, nie jest zarejestrowany, nie posiada ubezpieczenia, ale można go normalnie odpalić i no, jeździć po placu. Jaki silnik można odpalić? Tam bodajże znajduje się silnik od Fiata Uno. To jest dzieło pana Krzysztofa Pazury i Piotra Juna. Fajnie. Tak, dokładnie. Także zapraszam do oglądania. Bardzo podoba mi się to, że są jeszcze pasjonaci, którzy chcą odtwarzać starą syrenkę sport, bo to jest kawał polskiej motoryzacji, która niestety została zniszczona. Z Trybuną Ludu, kartkami i psem Bujanym na szybie. Ona tego nie miała i nie zaznała jeszcze kartek. Tym cudownym kombi, Polonezem kombi, dla odmiany udało się wam dość daleko. Dokąd? Dwa lata temu udało mi się dojechać do Murmańska. To zwariowałeś do reszty. Może trochę. I dało radę? Tak, samochód dał radę, podróżnik też, także to był dopiero początek. Jak reagowali ludzie w Murmańsku i w okolicy w ogóle, po drodze? Widzieli takie dziwne auto? Znaczy głównie nie znali tego samochodu. Wydawało mi się, że to jakaś Łada z Polski. Ale to Łada nie... z Polski? Łada z Polski, ale ja im musiałem tłumaczyć, że to bardziej DU. Bardziej DU niż Łada. Bardziej DU niż Łada i u nich DU to głównie telewizor. No tak. Dlatego mówiłem, że to prawie jak telewizor. Działamy razem lokalnie po to, żeby właśnie te auta pokazywać, żeby ta pamięć o nich nie zaginęła. Powiedz zatem dokładnie, gdzie jesteśmy, w jakiej sprawie? Jesteśmy w twierdzy Modlin na pikniku 2019. Mamy tu kilka prób, a mamy przejechać się i poczytać, jak wygląda zwiedzanie, czyli turystyka. We'll be right back.
wygląda na to, że chciałeś być za szybki. Za szybki byłem. Najpierw zabrałeś pachołek, potem zgasiłeś silnik, na końcu przepałowałeś start. Metę. No i właśnie wszystkie błędy, które mogłem popełnić, popełniłem. Mamy do zwiedzania zabytki, mamy gdzieś się również zatrzymać na tych punktach, żeby nie zbłądzić w trasie oraz notować, przez jakie miejscowości przejeżdżamy. No i proszę pana, w czasie rajdu mamy zjazd na cmentarze żydowskie, zniszczone przez Niemców. Tutaj mamy pomnik ku pamięci wszystkich rodaków Wyszogrodu, zamordowanych przez hitlerowców w latach 39 i 45, ufundowany przez żydowską społeczność. Można powiedzieć, że dojechaliśmy ostatni, ale jesteśmy na finale. Czyli dojechaliśmy do nawigacji. Odwróć tabelę i jesteśmy na czele. Oczywiście. I to jest najlepsze przesłanie tego niestety rajdu. Szczęśliwie dotrwaliśmy do końca.